Dawid, ogromne gratulacje. Ponownie pokazałeś, że tutaj nie ma na siebie mocnych. Jak oceniasz ten konkurs? Dziękuję bardzo. Cóż, konkursy ocenię bardzo pozytywnie, zarówno dla siebie, jak i dla całej drużyny. Mi tutaj się bardzo dobrze skakało od samego początku tak naprawdę, od pierwszego skoku. Były to skoki dość powtarzalne, na podobnym poziomie. Nie pojawiało się zbyt dużo błędów, także z tym rytmem dotrwałem tutaj do końca, do ostatniego skoku. I tak naprawdę bardzo dobrze się tutaj bawiłem, bo te skoki sprawiały mi dużo, dużo radości, dużo przyjemności i naprawdę fajnie było tutaj wygrać. Już po pierwszej serii właściwie nie pozostawiałeś żadnych złudzeń, bo przewaga była bardzo duża. To był taki fenomenalny skok? Całkiem dobry. No, trener skwitował, że najlepszy dotąd tutaj, w sensie przez te dwa dni, także całkiem dobry skok. Za bardzo się do niczego nie przyczepił, także to się mi jeszcze nie zdarzyło. Ale nie, naprawdę fajny skok i ta przewaga po pierwszej serii była dość duża. Ale wiadomo, to są skoki, tutaj trzeba walczyć do końca, tutaj nic nie jest tak naprawdę pewne. Nie wiem nawet jak to się skończyło do końca punktowo, ile wygrałem, ale cieszę się, że się mi udało i myślę, że to jest w tej chwili najważniejsze. Spodziewałeś się, że to Piotrek Żyła będzie stał obok ciebie również na podium? Czy stawiałem, że któryś z Polaków na pewno będzie na podium? Nie stawiałem personalnie, powiedziałem, że nasza grupa cała jest mocna. No, po pierwszej serii byliśmy w jedenastce, jeżeli dobrze pamiętam, także bardzo mocna grupa i tutaj myślę, że każdy z nas mógł na tym podium dzisiaj stać. Trochę niedosytu, że jednak trzech Polaków znowu się nie udało jest? Co się odwlecze, to nie uciecze. No. Może na zimę. Piotrek się śmiał, że może być wesoło teraz w busie powrotnym, teraz dzięki tym dwóm beczkom. Czy ja wiem, czy tak będzie całkiem wesoło, ja jadę z kacprem i też będę musiał kierować, także no niestety trzeba teraz po wejściu do busa iść spać i później kierować. No. W takim razie powiedz jeszcze, jakie plany masz, jak wrócisz do domu, bo trochę cię nie było. Jak wrócę do domu, to Piotrek nam tu skakał cały czas. Prawdopodobnie jutro wrócimy gdzieś przed południem, także pewnie też tą podróż trzeba będzie troszeczkę odpocząć, odreagować i myślę od poniedziałku skupić się z powrotem na treningach. No, taka praca, więc tutaj na razie póki jeszcze nie mamy tego okresu urlopowego, trzeba być w pełni skoncentrowanym na tym, co robimy i po prostu tą pracę kontynuować. Przyzwyczaiłeś się już do tej żółtej koszulki? No, trochę tak. Nie wiem, czy mi pasuje, czy nie, ale jest okej. To dziękuję, raz jeszcze gratulacje. Dzięki.